Czy kierujący zespołem pojazdów, który zatrzymał się na środku tej jezdni, zachował się prawidłowo wobec kierującego pojazdu? Moi drodzy Państwo, te zasady, które weszły, jeżeli chodzi o tworzenie korytarza życia, działają w ten sposób, że pojazdy znajdujące się na takiej drodze, na lewym pasie, mają obowiązek zbliżyć się maksymalnie do lewej krawędzi tej jezdni, natomiast pozostałe pasy ruchu, tak jak tu mamy, no tu mamy akurat dwa i pobocze. Zobaczcie, pozostałe, oni powinni zbliżyć się do prawej. I znowu, stricte czytając jeden do jeden przepis, do prawej krawędzi pasa ruchu. No tak jest powiedziane. To też ma swój sens. Zbliżają się do prawej krawędzi pasa ruchu i zostawiają korytarz życia w razie, gdy nadjeżdża ten pojazd uprzywilejowany. Gdyby było więcej jak dwa pasy ruchu, to najłatwiej popatrzeć sobie na prawą dłoń i tu jest już to widać. Lewy pas do lewej, pozostałe do prawej krawędzi pasa ruchu. Robimy ten korytarz. Czemu dbamy o wolne pobocze? Bo tak naprawdę powinniśmy do prawej krawędzi pasa ruchu dojechać. Niekoniecznie tam od razu na poboczu pod bariery, tylko tak do prawej, ile się da. I dlaczego? Zobaczcie Państwo, jeżeli pojazd uprzywilejowany gdzieś dojedzie, zgasi pożar, ale tam jest jeszcze wszystko zablokowane, następne służby muszą pracować, to do najbliższego zjazdu jest możliwość awaryjnego przejazdu poboczem. No jeżeli to pobocze od razu zablokujemy, to no ale trochę inaczej będzie to na autostradzie wyglądało, gdzie pasy ruchu z założenia są szersze, czy na drodze ekspresowej. Poza tym pamiętajmy też, że reagujemy na bieżąco. Ale też trochę z wyprzedzeniem. Jak widzimy, że zaczyna się wszystko korkować, to już nie siedźmy tam na zderzaku. Zróbmy sobie miejsce, żeby zjechać, albo od razu zajmiemy tą pozycję przy prawej krawędzi pasa ruchu. A jak trzeba umożliwić przejazd, to i tak zjedziemy.